Dzień dobry. Artysta powrócił do kraju po 30 latach. Dotąd mieszkał we Francji. A pierwsza wystawa Wernisaż jest właśnie w Alliance Française. Ze mną jest dyrektor firmy Łukasz Dymny. Czyli pierwsza wystawa u Was. Powrót wielki artysty u Was. Tak. To Janusz Ryszka jest łodzianinem. Mieszkał przez 30 lat we Francji, koło Paryża. I bardzo się cieszymy, że nasza pierwsza wystawa w tym roku to w Alliance Française to on. Świeże obrazy z ostatnich lat i pełne kolorów, pełne życia, pełne entuzjazmu. Czyli idealna osoba na idealnym miejscu. Francja, teraz Francja w Polsce. Tak, to właśnie to są zdjęcia z takim atmosferem, co chętnie mamy tu w Alliance Française. Dziękuję bardzo. Ze mną jest również sam artysta Janusz Ryszka. Tytuł wystawy to Miłość jest najważniejsza. Miłość jest najważniejsza i właśnie to przywiózł pan z Francji, tą informację? No nie. Tytuł powstał tutaj, w Łodzi. Po prostu zostałem zainspirowany. I dzięki mojej muzie popełniłem większość obrazów. Kilka obrazów przywiozłem z Francji, a reszta jest namalowana w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Bardzo dziękuję. My w takim razie możemy zaprosić na wystawę. Wystawa rozpocznie się już o godzinie 18 na ulicy Drewnowskiej 58.